No to jest po prostu, to się po prostu dzieją czary. Od 15 minut chodzę i to wszystko poprawia. I co? Jeszcze raz trzeba się przywitać. Witam. Madziu, teraz jest OK? Madziulka kochana, daj znać, czy jest OK. Jajajajaj. Widocznie tak miało być. Te pierwsze słowa miały być niesłyszalne. Madziunia kochana, daj znać, kochana. Poczekam chwileczkę i przywitam się. Tak, troszeczkę trzeszczy. Troszeczkę trzeszczy. To się po prostu dzieje, kochani. To się po prostu dzieje. Pali się światełko, więc powinno być dobrze. Powinno być dobrze. No i tak to właśnie wygląda, że to, co było powiedziane na początku, widocznie było nieistotne. Dlatego raz jeszcze ja, Małgorzata i moje siódemeczki, mała, większa i największa, witamy się z Wami bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy razem stworzyć tę przestrzeń, która, no i teraz tak jakby się trochę opuściło. Aj, tej kochanie, to tak zawsze jest. Kiedy człowiek by tak bardzo chciał, żeby było tak bardzo dobrze, to zawsze się coś pojawi, co przeszkadza. No ale co, widocznie to tak ma być. Kochani, dzisiaj wibracja uniwersalna 7. Mamy dzisiaj 31 maja 2000. Chciałam powiedzieć inną datę. 2023 roku, kochani. I dzisiaj mamy siódemkę z szesnastki. Więc ta uniwersalna jestem, kochani, dzisiaj troszeczkę taka bardzo wrażliwa. Zaraz zobaczycie dlaczego. Te dreszcze, które się pojawiają, to ciepło w rękach i łzy w oczach, ale to wszystko o tym za chwilę. Stąd może też moje rozkojarzenie, bo bardzo bym chciała, chciałam bardzo, żeby ten mikrofon i to wszystko było sprawne, a zadziało się tak, jak się zadziało, kochani. Siódemeczka, ta wibracja taka bardzo duchowa, tak. Wszystkie są duchowe, ale ta jest taka wyjątkowa, tak? Ta jest taka dająca nam to spojrzenie w głąb. Ta siódemka popycha nas w zasadzie tak naprawdę do tego, abyśmy zaczęli w końcu słuchać swojej intuicji, bo to jest ta wibracja bardzo magiczna, bardzo magiczna. To jest ta wibracja, która też odsuwa nas. Ale ja już tak jak zawsze mówię o siódemce, to tak zawsze chciałabym zwrócić uwagę na to, żebyśmy tak całkiem nie poddali się temu wycofaniu. To wycofanie tak, wtedy, kiedy chcemy rozpoczynać nowe, wtedy, kiedy chcemy zmieniać, działać, to ta siódemka, tak jak ten rok numerologiczny, teraz jest 7, zmusza nas do nowego, więc ta siódemka jest takim poszukiwaczem, takim zgłębianiem wiedzy, to też nauka, duchowość, poszerzanie. To wszystko siódemka, to wszystko ta wibracja, jak ja to mówię, ta wibracja bardzo magiczna. Kochani, temat dzisiejszy też nie jest tematem przypadkowym. Wierzycie w przypadki? Bo ja już nie wierzę. Przypadek, nie przypadek. Co to mi się dzisiaj tak obsuwa to wszystko, kochani? Nie wiem, dlaczego to się tak obsuwa. Nie wierzę w przypadki. Wierzę w sytuacje, które są dla nas, wydarzają się dla nas. Kiedy w piątek rano wstałam, poszłam do kuchni zrobić sobie moje octowe miksturki i pierwsze, nigdy tego nie robię. Po prostu wchodzę do kuchni, zajmuję się różnymi rzeczami, a mój wzrok pierwsze co poleciał w kalendarz i utkwił mi na 31 maja tego roku. Dlaczego się tak stało? Patrzę, środa, mówię, spotkanie pod szczęśliwą siódemką i nie ma przypadków. Stąd taki, kochani, dzisiaj jest temat nowe życie i wielowymiarowość miłości. Zanim przejdziemy do tematu, kochani, to dzisiaj cytaty, dwa. Takie, które zarezonowały ze mną. Pamiętajcie, dzisiaj siódemka, więc intuicja wyostrzona. Cześć Madziu. Intuicja wyostrzona, więc słuchajcie, nauczcie się słuchać tego głosu z wewnątrz, tego tutaj od środka, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo ważne w kolejnych naszych odsłonach naszego życia, bo to jest bardzo ważne.
Cytat pierwszy. Każdy myśli o zmienianiu świata, lecz nikt nie myśli o tym, by zmieniać samego siebie. Lew Tolstoj. Przepraszam za, że kontaktuję się z Tobą przez ten kanał. Tak. I to już jest nie pierwszy raz taka informacja. Bardzo dziękuję za kontakt, ale no, nie odpowiadam na takie kontakty, kochani, nie odpowiadam. Mam prawo mówić, że to nie moja bajka. Mam prawo mówić, że to pojawia się w mojej przestrzeni, ale nie wywołuje, kochani, emocji, która pozwalałaby, żeby to zapisało się we mnie. Stąd ja bardzo dziękuję za te informacje, ale potrafię też się zdystansować do pewnych rzeczy i nauczyłam się też już o tym mówić. I to też jest nowe, kochani, i to też jest nowe. Przeczytam raz jeszcze, bo mnie ten, no tak mnie trochę wybiło z rytmu. Każdy myśli o zmienianiu świata, lecz nikt nie myśli o tym, by zmieniać samego siebie. Spotykam się, kochani, z tym bardzo często, na tej mojej drodze tego duchowego nauczyciela. Każdy mówi, ja bym chciał robić to, czy chciała robić tamto, dla świata, dla ludzi, dla tych, dla tamtych. A ja zawsze zadaję pytanie, a dla siebie? W pierwszej kolejności zrób coś dla siebie, a dopiero potem będziemy mogli mówić o tym, żeby zbawiać świat. Drugi cytat. Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje. Seneca młodszy. Cóż to dalej mówić o miłości? Tak po prostu jest. Kochani, urodziłam się 16 czerwca o godzinie 17 po południu. Dnia 31 maja 2017 roku zmarłam o godzinie 17 po południu. Zmarłam, żeby za jakąś chwilę urodzić się na nowo. 16 czerwca dostałam nowe życie. Mój pierwszy oddech i moje bycie i doświadczanie tutaj na ziemi. Różnie to bywało. Różne były doświadczenia. Były wzloty i upadki. Było gówno, bagno i była też przeogromna miłość. Przeogromna miłość. Serce mi wali jak młotem. Nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić, ale tak mi wali. Ach, po prostu wali. Nie wzięłam chusteczek. Nie myślałam, że będzie aż tak mocno i tak mocno wrażliwie. Gdzieś ta emocja, kochani, jest. Jest. Ten 31 maja, ten temat nie mógł być inny, bo ja nie mogłabym przejść koło tego obojętnie, bo minęło 6 lat, a jeszcze gdzieś we mnie jest to coś, co powoduje właśnie taką emocję, a nie inną. Dostałam nowe życie i dostałam, zaraz do tego dojdę. Mogłabym przytoczyć tutaj teraz słowa piosenki Zenka Martyniuka. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ja już wiem, kochani, jak do tego doszło. Wiem. Wiem i chciałabym, żeby każdy z Was obserwował swoje życie i wyciągał wnioski. I zobaczył, że tak naprawdę nowe życie jest z każdą chwilą, z każdym oddechem, z każdym spojrzeniem, z każdą informacją, nawet z tą pszczołą, która mi tutaj dzisiaj wpadła i nie wypadła, bo chciałam dzisiaj zostawić otwarte okno, bo jest ponad 20 stopni, jest przepięknie ciepło, śpiewają ptaki, ale wyszedł mój sąsiad i rozmawia z sąsiadką przez płot, więc wstałam i zamknęłam okno. Muszę trochę rozładować sytuację, muszę pomówić o czymś innym. Nie wiem, dlaczego mi to dzisiaj tak opada. I jestem ciągle gdzieś głową na końcu ekranu, no ale widocznie to tak ma być. Nowe życie, dokładnie tak, nowe życie, każdego dnia. Tylko czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda nowe życie? W momencie, kiedy opowiadałam o tym już milion razy, napisałam to, opisałam to w książce Taniec ze świadomością przekazy duszy. W momencie, kiedy nastąpiła ta godzina zero i kiedy ten Stwórca postanowił zatrzymać Małgorzatę, zatrzymać, dając jej totalny atak serca, zapchane tętnice. I powiedział,
zatrzymaj się. I albo się obudzisz z tego letargu, albo które zatrzymanie jeszcze, jakie zatrzymanie jeszcze musi być, musi się pojawić, żeby można było zrozumieć i odczytywać znaki, które do nas przychodzą. Pierwsza zmiana, taka, kochani, bardzo namacalna. Inaczej, kochani, zajmuję się tą ścieżką duchową już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Zaraz to gdzieś przyskoczy do 30 lat, kochani, do 30 lat. I czasami było to, wydawało mi się, że jak ja mam zeszyty pozapisywane afirmacjami w tysiącach egzemplarzy, mam techniki radykalnego wybaczenia. Mam, kochani, totalną biologię, mam spojrzenie na to wszystko bardzo głębokie, a mimo wszystko to nowe życie nie zawsze było tak, jak podpowiadał wszechświat, bo Małgorzata, buntowniczka, robiła zawsze na odwrót. Albo się bała, albo. Wydarzało się coś, co nie płynęło z tą lekkością. Nie płynęło z tą... Małgorzata, podnieś się trochę wyżej. Nie płynęło z tą lekkością, nie płynęło tak, jakby ten wszechświat tej Małgorzacie chciał, żeby płynęło. No ale cóż, w 2014 roku pomyślałam sobie, że fajnie by było zrobić jakiś kurs kolejny, żeby można było zacząć inaczej. Bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy rozpoczynałam nowe, to na początku była ta świadomość, ale później ta codzienność tego naszego życia gdzieś to wszystko zamazywała. I żeby to nowe było takie, jakie jest teraz, po tej godzinie zero, ale do tego też dojdę, to naprawdę trzeba było tylu lat i tylu doświadczeń i tylu upadków. Ale coś zawsze się wydarza dla nas po to, byśmy mogli dojrzeć do pewnych rzeczy. Dojrzeć do tego, że nie jesteśmy sami, że wszechświat jest nam bardzo przychylny. Że ludzie, którzy się pojawiają, to aniołowie tak naprawdę, z ogromem informacji dla nas, z ogromem. Te 6 lat, te nowe 6 lat nauczyło mnie tak bardzo dużo, więcej jak, kochani, te 52. Naprawdę, te nowe 6 lat jest zupełnie inne. Więc tak się czasami zastanawiam, kiedy świętować te urodziny, 31 maja czy 16 czerwca. Mówią, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Trafiłam w 2014 roku na dwupunkt. Na metodę dwupunktową, na matrycę energetyczną. Trafiłam na przecudownych ludzi. Na Kasię, na Piotra. To byli moi pierwsi nauczyciele, do których mam ogromny sentyment aż do dzisiaj. Tam nastąpił ten klik. I to wszystko połączyło mi w jedno. To już będzie prawie 10 lat, jak idę, kochani, z tym dwupunktem na rękach. Jak idę z matrycą energetyczną. Przecudowna Wiesia z Arturem. Przecudowni ludzie, za którymi jeździłam po świecie. Tak naprawdę jeździłam. Frank Kinslow, który pojawił się na mojej drodze. Melissa Joy. To są ludzie, gdzie z otwartym sercem, z otwartą buzią słuchałam i chłonęłam informacje, bo to było to, co dzisiaj ulepiło tą nową Małgorzatę, która daje tą wiedzę i daje tą mądrość zdobytą poprzez doświadczenie właśnie, kochani, na warsztatach. Daje to w książkach. Ostatnio przyszło do mnie, żeby... Mam 25 wierszy, nawet nie myślałam, że tyle ich jest. Ułożyłam moje rolki w taki sposób, żeby codziennie wstawić 2 wiersze. Ja te wiersze słucham sama po 10, po 20 razy. Wybieram z tego, co płynie do mnie. Ile tam jest informacji. Ile... Normalnie mi dzisiaj wszystko zjeżdża. Nie wiem, co to się dzieje i dlaczego się tak dzieje, że to wszystko mi dzisiaj tak zjeżdża. Może się teraz zatrzyma. Ile tam jest głębi, ile tam jest informacji dla mnie i dla ciebie, ile tam jest nowego. Ale
odbieram teraz, ile w tych słowach jest miłości. Coś przypływa, więc ja to daję na papier. Czasami też piszę te wiersze w ciągu 30 sekund. To nie są wiersze wymyślane, to są wiersze, które przychodzą, one są zapisane i to jest wszystko. Czasami zdarza się jakaś poprawka z rymem, ale to są wiersze, które przychodzą. Ja nie jestem poetką. Ja nie jestem poetką. Ja piszę to, co szczytuję z pola. I moje pierwsze spotkanie z warsztatami dwupunktu, nowe, dla mnie zupełnie nowe, dla mnie coś, co przewróciło mój system wartości do góry nogami. Ale jechałam z takim nastawieniem, żeby wyrównały się moje nogi. Miałam lewą nogę krótszą na ten moment, czyli na ten rok 2014, prawie 4 centymetry była noga krótsza. Więc moje przeogromne życzenie, moja przeogromna intencja była taka, że moje nogi są równe. Pracując ze sobą przez ten cały okres czasu, zastanawiałam się, dlaczego nie było tej różnicy w nodze, takiej dużej w momencie, kiedy miałam 17 czy 18 lat. Był to centymetr. Więc zastanawiałam się, jaka jest przyczyna, że do 2014 roku ta noga skróciła się jeszcze o tych 2,5 centymetra. Ale zagłębiając się, bo ja jestem taki, wiecie, filozof i szukam, poszukuję. Kość udowa była krótsza, kość udowa. Zagłębiając się w nową germańską medycynę i zagłębiając się w totalną biologię, czym są kości? Kości są naszą największą wartością, ponieważ wszystko zniknie, kość zostanie. Zniknie ciało w momencie, kiedy umieramy, ale kości zostają. I tam zapisane jest, kochanie, wszystko. Jeżeli popatrzeć tak naprawdę, czym jest kość udowa, to jest poczucie własnej wartości. To jest to, że się nie nadaje. To, że ciągle myślałam, że jestem piegowata. Zawsze było tak, że zawsze miałam tego ciałka trochę. I teraz też mam. Ale zawsze było tak, że starałam się każdego bronić, robić wszystko tak, żeby było najlepiej. Nie wychodziło, nie wychodziło. Czasami winiłam siebie za różne rzeczy tego świata i nie tylko. Stąd to moje poczucie własnej wartości było takie i nóżka się kurczyła, kurczyła, kurczyła i kurczyła. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, gdzie jest problem, gdzie jest problem, bo czym tak naprawdę jeszcze jest ta kość udowa, kochani, to są sfery seksualne, to jest to poczucie niższej wartości, to są te rzeczy, które gdzieś tam nas dotykają bardzo głęboko, a my w nieuświadomieniu żyjemy z przekonaniem, mówiąc o sobie źle. Stąd to poczucie mojej wartości było takie, a nie inne. Żeby dostrzec to nowe, które się pojawia, które się pojawiło na tych warsztatach. Bo kochani, wróciłam z tych warsztatów z równymi nogami, z równymi. Przepracowane, tak jak na każdych warsztatach, pracujemy z poczuciem własnej wartości. Zawsze powtarzam, że zmiany mogą być subtelne, ale mogą być też tak spektakularne, jak była moja. Jak była moja. To pierwsze takie moje pojawiło się nowe i powiedziałam, że pójdę z tym do ludzi, pójdę z tym dalej. Pójdę i będę jako nauczyciel, ten duchowy, niosła dalej tę wiedzę. Nie po to, żeby wam mówić, jak macie robić, tylko po to, żeby wam dać coś, co spowoduje, że sami zaczniecie się uzdrawiać, że będziecie nauczycielami dla samych siebie. Nie wiem, co dzisiaj z tym statywem się dzieje, ale cały czas mi zjeżdża. Widocznie ma być przerywnik w moim mówieniu. Widocznie tak. Powiedziałam, że będę to niosła i to niosę, kochani. Niosę z przeogromną radością. Ale od momentu mojego zero, czyli od moich powtórnych narodzin,
niosę to zupełnie inaczej. Wielowymiarowość miłości. Zastanawiałam się, kto dzisiaj cokolwiek napisze, czy do tego tematu nowe życie i wielowymiarowość miłości będzie jakiś wpis. Są, kochani, są. Za chwilę też je przeczytam. W momencie, kiedy umarłam o 17 po południu 31 maja, poczułam coś, czego nie potrafię wam jeszcze do tej pory opisać. Myślałam, że jak napiszę tę książkę, To jest miłość, to wyrażę tam w niej wszystko to, co czułam w tamtym momencie. I jeszcze nie wyraziłam. Ale wiecie, co jest w momencie, kiedy się przytulam do drugiej osoby? Potrafię to przekazać przytuleniem. Nie potrafię tego wam nazwać, jak to jest, ale to tak się dzieje. Z tego przytulenia wychodzi coś tak głębokiego, że zauważyłam to już przy kilkunastu osobach, że w momencie, kiedy się przytulam, pojawia się jakaś przestrzeń, robi się coś, co działa, kochani, co po prostu działa. Może to tak ma być. Jak wygląda ta miłość? Patrzę na. Nie wiem, co jest dzisiaj. Po prostu ja was przepraszam, kochani, ale ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, że to tak zjeżdża. Za bardzo miało być profesjonalnie, a ma być naturalnie, Małgorzata. Zawsze o takich rzeczach zapominamy. Ma być naturalnie. No i uciekło. Teraz uciekło. Teraz uciekło. Nowe, kochani, nowe. W momencie, kiedy doznałam tego uczucia, tego prawdziwego, jak to nazwać? My wszyscy mówimy o miłości, o tej ziemskiej. Ja czytam posty, patrzę na temat miłości, co ludzie piszą. Jak warunkują swoje życie od miłości drugiej osoby. Kochani, zapomnijcie o tym. Nie szukajcie tej prawdziwej miłości w drugim człowieku. Ona się pojawi wtedy, kiedy dacie sobie miłość. Sobie dacie miłość. Jeżeli zdacie sobie sprawę, że każdy oddech, każda chwila, nawet ta, która jest, jest nowym, ale tym innym nowym, tym nowym ze świadomością. Ta wielowymiarowość miłości, jak na nią popatrzeć i jak ja ją od tamtej pory rozumiem. Wszystko, kochani, dosłownie wszystko, co nas otacza, jest miłością, bo wszystko jest dla nas. My tylko tego nie rozumiemy. Tak jak my, jako wielowymiarowe istoty, działamy i zmieniamy się na różnych płaszczyznach, w wielu wymiarach, w różnych rzeczywistościach. Tam wszędzie jest miłość. Miłość jest w przeszłości, miłość jest w przyszłości. I największa miłość, siemanko Marcinie, największa miłość jest w teraźniejszości. To jest ten czas, to jest ta obecność, w której możesz zdziałać cuda. W momencie, kiedy życie was powala, powala bardzo mocno i bardzo głęboko. Wtedy, kiedy wali się wam życie, umieracie, dostajecie raka, macie zawały serca, macie choroby, nie wiem, według świata nieuleczalne, przeszczepy. Dlaczego? Tak, wczoraj rozmawiałam też z jedną dziewczyną. Dlaczego w przeszczepionej wątrobie, gdzie jedna jest wyjęta, druga jest wstawiona, pojawia się dokładnie ten sam nowotwór? Czy to jest wina wątroby? Czy to jest wina tego przekonania, które mamy w środku, tego niewybaczenia? Jeżeli zdamy sobie sprawę, jak wygląda nowe życie i jak wygląda nowy świat dla nas, dla nas i do wszystkiego, co się pojawia, dołożymy tę miłość, bo ona jest zawsze, ona jest w każdym dotyku, w każdym spojrzeniu, tylko że każdy z nas tę miłość odbiera inaczej. Każdy ten dotyk odbiera inaczej. Każdy myśli o miłości według swojego filtra. Ja też, kochani, myślę o tej ziemskiej miłości. Myślę o tym, żeby się przytulać, żeby kochać, żeby spełniać się seksualnie, żeby się spełniać jako kobieta. I też nauczyłam się już mówić o tym. Nauczyłam się mówić o tej nowej Małgosi, o tym nowym świecie, który się we mnie tworzy. Ja tutaj sobie położyłam, żeby nie zapomnieć. Weźcie do ręki swój zaczarowany ołówek. I
I uwierzcie, że jesteście twórcami nowego dnia, nowej chwili, nowej, nie wiem, Joasi, Małgosi, Asi, Magdy, Magdaleny, nie wiem, kto mi się tutaj jeszcze wyświetla, bo to bez okularów, kochani, to wiecie, tak bardzo zamazane. Weźcie do ręki ten zaczarowany ołówek i twórzcie tak jak ten chłopiec z zaczarowanym ołówkiem, twórzcie wszystko. Są w nas moce przeogromne i jest potencjał. Czasami jest tak ogromny ten potencjał, że on nas blokuje. Pojawiają się na naszej drodze te blokady. Te rzeczy, które nie pozwalają nam znaleźć tej nowej ścieżki. Nie pozwalają. Kiedy będzie to nowe? Kiedy uświadomicie sobie, że tworzycie nowe życie? Wtedy, kiedy świadomie zdejmiecie swój plecak. Wtedy, kiedy świadomie będziecie z tego plecaczka wyciągać, nie obwiniając się za to, co w tym życiu się przytrafiło. Jeżeli będziecie wyciągać z miłością, akceptacją i wybaczeniem. Jeżeli będziecie mieli na to wszystko czas, na to wszystko czas, bo pamiętajcie, ja zawsze na warsztatach powtarzam, że czas jest najpiękniejszą rzeczą. Mam go zawsze tyle, ile potrzebuję. Zawsze, na wszystko. Pytacie się mnie, jak ja to wszystko godzę. Ogród, moje octy, jeden kanał, drugi kanał, ogrodowy ze świadomością, pisanie książek, rysowanie. Godzę. Godzę, bo to wszystko jest we mnie, to jest moja pasja. Ja to po prostu kocham robić. Kocham robić. Skąd biorą się te zatory? Skąd bierze się to wszystko, że nie możemy zacząć nowego życia? Dlaczego? Co nas blokuje? Dlaczego? Dlatego, że zamykamy się w strefach komfortu, naszych własnych strefach komfortu, ułożonych. A życie jest zmianą. Życie jest zawsze zmianą. Każde działanie jest zmianą, każde bycie, każde świadome postrzeganie jest zmianą. Wszystko jest zmianą. Jeżeli chcesz nowe życie, to zacznij słuchać siebie, zacznij słuchać swojej intuicji, zacznij słuchać swojego środka, zacznij. Miej czas na wszystko i pozwól sobie bawić się dziecką, pozwól sobie wziąć misia, pozwól się sobie tym misiem pobawić. To nie jest zarezerwowane dla dzieci. Dlaczego maskotka? Bo ja lubię maskotki, bo pracowałam tyle lat w przedszkolu. Tyle lat. 15, 16, może 17, już nawet teraz nie pamiętam. Lubię się bawić, lubię być jak dziecko. Lubię. Ale dopiero teraz nauczyłam się tak naprawdę, co to znaczy być jak dziecko. Co to znaczy zauważyć siebie? Co to znaczy wejść w głąb siebie? To jest takie pięknie powiedziane. Ja też o tym piszę. Też o tym piszę. Wejdź w głąb siebie. Teraz piszę kolejną książkę. Popatrz głębiej. Co to znaczy popatrz głębiej? To nie jest jedna afirmacja. To nie jest jedna intencja. To nie jest jakieś tam pomachanie czy jedna medytacja. Dzisiaj ta wibracja siódemki skłania nas do tego, żeby pobyć w tej duchowości, żeby pobyć w medytacji, żeby siebie znaleźć, żeby siebie znaleźć. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy pozwolić, uwolnić się emocjom, które w nas są. Nauczmy się płakać, nauczmy się wyrzucać z tego, co nas krzywdzi tu wewnętrznie. To są nasze emocje, ale one muszą wybrzmieć, bo inaczej zapiszą się na zawsze i stworzą blokadę, która spowoduje dyskomfort w ciele. Dlaczego zawał serca? Dlaczego śmierć kliniczna? Była praca, której nie kochałam. Chodziłam przez 10 lat, będąc tutaj w Niemczech, sprzątać. Męczyło mnie to strasznie, strasznie. To nie dlatego, że mam studia i jakieś tam różne inne rzeczy i się wstydziłam. Nie, absolutnie. Nie było w tym nic wstydu. Ja po prostu nie lubię sprzątać, a robiłam wbrew sobie rzeczy, których nie lubię. Robiłam warsztaty, malowałam, rozpoczynałam pisanie książki i jeszcze chodziłam do pracy, której nienawidziłam tak naprawdę. I wszechświat powiedział: za mało miłości w tobie. Ja tobie pokażę, czym jest miłość, ale muszę ciebie zatrzymać. Muszę ciebie zatrzymać, bo pędziłaś, Małgorzato, jak lokomotywa. Jak lokomotywa i to ta taka, wiecie, bardzo pospieszna.
taka chińska, ta z tym takim czubkiem. Zawsze gdzieś biegłam, zawsze gdzieś biegłam, zawsze gdzieś było mnie pełno. A to trzeba było przystopować, żeby rozpocząć nowe, świadome życie z tym głębokim patrzeniem, trzeba się zatrzymać. Bez tego zatrzymania, i uwierzcie mi, niekoniecznie musicie umierać, niekoniecznie musicie doznawać nie wiadomo jakich chorób i czegokolwiek, żeby się zatrzymać, kochani, żeby się zatrzymać. Ja będę mówiła za chwileczkę, ale jako pierwsza nagrała mi się Joasia Pawlak. Wiesz, dzisiaj na spacerze tak mnie naszło, bo wiesz, tak sobie myślałam gdzieś nad bratem. I takie nagle mnie naszło, że ech, ty życie moje, kto mnie może wziąć i zniszczyć, doprowadzić do tego, że jest jak jest? Tylko i wyłącznie ja sama. Zależy, w co uwierzę i co uznam za prawdę. I wiesz, i tak mi przyszło, że jak mi tak mówisz, nowe życie, w obecnej chwili właśnie jestem tym nowym narodzonym dzieckiem, które właśnie wstało na nogi. Cieszę się tym. I z przodu stoi życie i mówi, tak jak matka, chodź do mnie. A z tyłu stoi to, co stare i mówi, zostań, zobacz, to jest wszystko to, co masz. Nie musisz się niczego bać, a tam nie wiesz, co będzie. I właśnie dać ten krok, krok do przodu, aby zobaczyć, co tam się wydarzy. Poczuć ten nowy smak życia właśnie. I tak potem szłam i mówię, Joanna, dasz radę, dasz radę. Ja w Ciebie wierzę i to jest właśnie to, w to uwierzyć, w swoje możliwości, wierzyć w siebie, w to, co możesz dać światu, żeby go wzbogacić, żeby wziąć z tego świata to, co może mnie wzbogacić. Zobaczcie, tyle ile ludzi, tyle będzie nowego. Akurat w ten dzień, kiedy Joasia się nagrała, miała urodziny. To tak, jakby urodziła się na nowo. Joasia, rozmawiając ze mną później, mówiła, że dla niej dzień urodzin jest dniem bardzo ważnym, bardzo ważnym. I ona od tego dnia czuje się, jakby wkraczała w nowe życie. Każdego roku w te urodziny jest to dla niej bardzo ważny czas. Rozmawiałam parę dni temu z panią, która bardzo zdesperowana zadzwoniła do mnie o pomoc, więc mówię do niej, mów. Powiedziała to, co miała do powiedzenia. Ja się teraz jej pytam, czy to, co teraz jest w tobie, jest tym, czego chcesz? Nie. Czy czujesz to, że powinnaś to zmienić? Tak. Jeszcze tam zaistniało pewnych parę rzeczy, bo miała na ten moment podjąć w życiu bardzo ważną decyzję. Decyzję o rozstaniu. Rozmawiałyśmy długo, bardzo długo, bo tam wchodzą w grę uzależnienia, wchodzą w grę inne rzeczy, o których może nie powinnam mówić tutaj na wizji. Ale zadzwoniła pani do mnie wczoraj. Wczoraj? Albo przedwczoraj, już teraz nie pamiętam. I mówi do mnie, Małgosiu, jestem z siebie bardzo dumna, rozpoczęłam nowe. I pytam się, jak się z tym czujesz? Jak się czujesz z tym nowym? Ona mówi, ciężko mi i lekko. Więc zadałam jej pytanie, dlaczego ci jest ciężko? Wiecie, co odpowiedziała? Bo czuję się winna. Hej, hej. Ja mówię, hej, spokojnie. Za co? Za to, że chcesz być radością, lekkością, chcesz płynąć w życiu? Za co czujesz się winna? Zapytałam dalej, gdzie czujesz lekkość? Ona mówi, czuję lekkość w tym, że jestem wolna, że w końcu będę mogła zacząć inne życie. I teraz zobaczcie, każda zmiana, ciężko, lekko. Pojawia się coś, co nas blokuje. Pojawia się to cholerne poczucie winy. Pojawia się to, że kogoś skrzywdzę. Ale jak ktoś krzywdzi nas, ja wiem, że to są takie doświadczenia, które my mamy przejść, bo my chcemy tego doświadczać. Ale z perspektywy tego świata, w którym żyjemy, to zawsze ktoś nas krzywdzi, my tak myślimy, bo my mamy to inne postrzeganie jeszcze, to postrzeganie stare, nie nowe. Nie zauważamy w tym tej miłości danej nam,
Ale skoro ja jestem miłością, ty jesteś miłością i każdy napotkany każdy na naszej drodze spotkany człowiek jest miłością, to każdy ma prawo do szczęścia, do życia, do lekkości, do bycia w szczęściu, do tego, żeby mieć dobrą pracę. I w momencie, kiedy jest mi źle, nie ma miłości, wszystko gdzieś wygasa, podejmuję decyzję, idę dalej swoją drogą. Skoro nie mamy takiej władzy, żeby zmienić kogoś, nie mamy takiej władzy, żeby nie pił, nie mamy takiej władzy, żeby nie brał narkotyków, nie mamy takiej władzy, żeby nas nie obrażał, mamy władzę zmienić siebie i to nasza decyzja o naszym nowym życiu spowoduje, że coś się zakończy. Dlatego też pojawia się to ciężko, ale pojawia się ta lekkość. Pytam się, czego jest więcej? Tego ciężaru czy tej lekkości? Lekkości. Więc idź za lekkością. Idź. Trzymam kciuki za każdą decyzję, która spowoduje lekkość w waszym życiu. Lekkość. Też mam, kochani, te chwile, które są ciężkie. Też mam takie chwile, tak jak ten na przykład dzisiejszy dzień. 6 lat, niby już minęło 6 lat, a mimo wszystko, jeszcze jest we mnie coś, co powoduje takie drżenie i taką wrażliwość. 31 maja rozpoczęłam 6 lat temu, rozpoczęłam nowe życie. Nowe życie. Byłam przykładną pacjentką szpitala, przykładną pacjentką sanatorium, przykładną pacjentką. Jednej rzeczy, której nie brałam, to nie brałam tylko statyn, ale wszystkie inne. Jeszcze trzeba o tym powiedzieć głośno, bo go się wyrywa, po prostu się wyrywa. Oczyszcza się teraz też, bo każde to spotkanie jest transformacją i moją, i waszą. Kiedy pojawia się tutaj coś, to jeszcze chce być wypowiedziane i ja to dzisiaj wypowiem. Równiutki rok od 2017 roku, od 31 maja do 31 maja 2018 roku byłam przykładną pacjentką kardiologii. Przykładną. Pach, nie mogę chodzić, dusi mnie. Żeby dojść do ogrodu, robi 50 przystanków. Sapię jak lokomotywa. Jestem raz w szpitalu w międzyczasie, drugi raz w szpitalu. Leżę w szpitalu, wstaję, jest mi niedobrze. Wracam do domu, biorę tabletki, znowu jest mi niedobrze. Leczę się, a poprawy nie ma. Co się okazało? Okazało się, że dokładnie rok po zawale serca jestem poddana koronarografii po raz kolejny i mam wstawionych kolejnych 5 nowych stentów, bo były zapchane tętnice. I te 2, które były wsadzone przed sercem, są wymieniane. Czyli szczęśliwa siódemka ma 7 nowych stentów. No i w tym momencie pękło coś we mnie. Nowe. Jakie nowe? Zależne od chemii, zależne od lekarza, od co kwartalnego pójścia do lekarza, telefonów bez przerwy, dlaczego pani nie idzie, dlaczego pani nie poszła. Poświęciłam prawie rok czasu na to, żeby zacząć poszukiwać. Przeszukałam do końca internetu, chyba doszłam, ale znalazłam wszystko to, co mnie interesowało. Odstawiłam wszystko. Bałam się jak jasna cholera. Serce mi łomotało. Miałam 4 lekarstwa, które powodowały obniżenie ciśnienia. Tak bardzo się bałam przestać je bać. Tak bardzo się bałam przestać je brać. Ale każdego dnia pomaleńku odrzucałam jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Nie biorę nic, kochani, oprócz suplementów, nie biorę nic. To jest mój sposób na moje życie. I wcale nie każę wam robić tak samo. Ale jeżeli wszystko przyjmiecie za pewnik, że tylko i wyłącznie z lekarstwem możecie przeżyć, to jesteście w błędzie. Zacznijcie szukać tego nowego, zacznijcie szukać tego życia troszeczkę inaczej. Zacznijcie patrzeć, dlaczego w waszym życiu pojawiają się tak
trudne dyskomforty, czyli te cholerne, nieuleczalne choroby w tym życiu, w tym świecie. Dlaczego się pojawiają? Jesteśmy, zawsze to powtarzam, wykładnikiem matki i ojca. Z nich bierzemy wszystko to, co dla nas. Schodzimy tutaj na ziemię, tak jak ja 16 czerwca, z datą, z szesnastką w dacie urodzenia. W dacie urodzenia, kochani, jest zawarte wszystko. 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 Nie ma przypadków. Rodzimy się właśnie tak i wtedy, kiedy się mamy urodzić. Tam jest wszystko to skumulowane w tej dacie urodzenia. A z daty urodzenia można stworzyć tysiące liczb, które mówią nam o nas samych, o naszej duszy, o naszym wnętrzu, o tym, kim jesteśmy w tym wcieleniu, co mamy zrobić, co chcemy zrobić, co nam pomaga, co nas blokuje, jacy jesteśmy. To jest nasza data urodzenia. I przychodzimy też z programami z poprzednich doświadczeń, zapisanych w pamięci komórkowej, zapisanych w świadomości, która idzie. Świadomość nie umiera. Świadomość płynie dalej. Jak zacząć to nowe życie? Kochani, w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, jak przeogromną rolę mają nasze myśli, jak przeogromną rolę mają w tworzeniu naszego życia, tworzeniu chorób, tych dyskomfortów, bo ja tego nie nazywam chorobą. Piszę o tym w książkach jako o dyskomfortach. Piszę o dyskomforcie serca. W momencie, kiedy w sanatorium powiedziałam o dyskomforcie, to pan lekarz na mnie spojrzał i powiedział: pani po takim mocnym zawale serca mówi o dyskomforcie, pani jest chyba raczej trochę niepoważna. Być może jestem niepoważna, ale biorąc życie w swoje ręce, biorę odpowiedzialność za moje życie, za moją miłość, za moje smutki, za moje miejsce, w którym jestem, za moje ciało, które do mnie mówi. Jeżeli nauczysz się słuchać swojego ciała, to zrozumiesz, gdzie jest problem. Podotykaj go, porozmawiaj z nim. Zapytaj się, dlaczego dzisiaj cierpię na to schorzenie. Niby noga krótsza, niby tylko udo. Ale ile w tym udzie, w tym, kochani, jak to mówią, udo i beczka, takie udo i beczka kapusty, tak? I cała zima przeżyta. Ale ile tam jest informacji, ile tam jest tego poczucia winy, tej niezgody, która była we mnie, tej straty, której nie mogłam sobie darować. Każdy z nas przeżywa swoje dzieciństwo, swoją młodość i to, co ich doprowadza do tego miejsca, w którym jest, w swój określony sposób. Ale jako dzieci, jako młodzież, jako nastolatki mamy w sobie ten bunt. Zaczynamy wibrować tym, co zapisane w naszym ciele. I nie ma tam aż tak ogromnej świadomości. Nie ma aż tak ogromnej świadomości. I to, co się wszystko zapisało w tej jednej kości udowej, pokazuje, ile pracy. Jeżeli nauczysz się zatrzymać, wyciągać, zaakceptować i przetransformować, jeżeli nauczysz swoje myśli pozytywności, żeby ta wielowymiarowość miłości sięgnęła wszędzie, jesteś w stanie uzdrowić się z każdej choroby. Z każdej, powtarzam, z każdej. I jeżeli będzie w tobie ta wiara, ta taka głęboka i mocna, że możesz zrobić wszystko, to zrobisz. Myślicie, że nie było we mnie przeogromnego strachu i lęku? No jak to, Gośka, serce ci nawaliło, umarłaś i teraz przestaniesz brać lekarstwa, to zaraz umrzesz. Wiecie, ile było takich myśli? Ile przychodzi takich myśli jeszcze przed 31 maja? I cieszę się, że dzisiaj o tym mówię. I cieszę się, bo być może jest to, bo nigdy ta środa tak się nie ułożyła w ten dzień. A dzisiaj ten 31 maja jest tym dniem takim, gdzie mogę o tym powiedzieć. Gdzie wyrzucam z siebie na żywo, na żywca, na ekranie wszystko to, co było we mnie, to, co jest we mnie. Ten ból, ten żal, czasami tą nieudolność, ten piegowaty nos, ten sfałdowany brzuch i wszystko to, co jest we mnie, tak naprawdę gdzieś dzisiaj pękło. Pękło, bo po raz kolejny
po raz kolejny rodzę się na nowo. Ja mam, kochani, 27 nieprzeczytanych komentarzy. Nie wiem, co piszecie, za chwilę zobaczę. Przeczytam Elę Sanek. Witaj, Iskierko. Ja prawie 4 lata temu dostałam nowe życie. Pierwsze było jednym wielkim cierpieniem. Ból, łzy i smutek. Zagubiona, nie doceniałam siebie, nie kochałam. Kochałam wszystko, tylko nie siebie. I z tego powodu bardzo cierpiałam. Martwiłam się o wszystkich bliskich, wspierałam, pomagałam, a kiedy mi była potrzebna pomoc, nigdy jej nie dostałam. Nawet od najbliższej rodziny. Nie potrafiłam się gniewać, robić im wymówek i zawsze podchodziłam do nich z miłością, szacunkiem, mimo że wiedziałam, że w tamtym momencie mogli mi pomóc. Nazbierało się tego wszystkiego i wszechświat wiedział, że ja już nie mogę tak dalej robić. Martwić się o innych, kochać, a te osoby tylko bawiły się moim otwartym sercem dla nich, bo ja nigdy nie potrafiłam powiedzieć nie. Ja też nie, kochani. Ale się już nauczyłam. Prawie 4 lata temu powaliło mnie na kilka długich miesięcy. Wtedy w tej chorobie poznawałam, co to jest miłość do siebie. Kochać siebie, jak działa energia, jak usuwać kody, które zostały nam wprowadzone, jak poznać siebie. Cierpiałam bardzo, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i już w 9 miesiącu choroby powiedziałam wieczorem: Boże, powierzam swoje życie Tobie, ja już jestem zmęczona tą chorobą. Rano obudziłam się zdrowa, nic mnie nie bolało. Byłam radosna, ot tak, lekka i wtedy zaczęło się dziać. Pierwszy raz stanęłam przed lustrem i powiedziałam: kocham Cię, Elu. Przytuliłam siebie i powiedziałam: teraz Ty jesteś na pierwszym miejscu. Tak zaczęłam robić. Nauczyłam się mówić nie. Zaczęłam robić to, co chciałam. Od lat poznawać zioła, jak robić, jak nimi leczyć. Nigdy na to nie było czasu. Zaczęłam sobie organizować czas i od tamtej pory nauczyłam się, jak żyć, jak dawać sobie energię, jak się cieszyć z małych rzeczy, jak nie kodować tego, co jest mi niepotrzebne, jak usuwać swoją przeszłość, żeby do niej nie wracać. To była praca każdego dnia, ale mogę napisać: mam teraz nowe życie i miłość do siebie i do każdego, ale odwrotną pierwsza jestem. Ja, a potem rodzina, znajomi. Dziękuję, Iskierko, że jesteś, bo ja nadal poznaję, uczę się. Dzięki Tobie coś nowego odkrywam i to już teraz przychodzi z lekkością. Wyrzucam albo zostawiam. Wiem jedno, teraz życie nie jest ciężkie. To tylko my sobie je komplikujemy. Serdeczności. Czy łatwo jest nauczyć się powiedzieć nie? Nie, ale jest to do zrobienia. Mówić nie z miłością, bo tam też w tej wielkiej wymiarowości ta miłość jest. Miłość do samego siebie, do tego, że szanujemy siebie, szanujemy, żeby w kolejnych życiach i w kolejnych wcieleniach nie musiało to udo, ta kość udowa być krótsza, żeby nie cierpieć na zawały, żeby nie mieć ciężkich chorób, nie będę już ich teraz tutaj nazywać, tych dyskomfortów, żeby nie wywoływać wilka z lasu. Wszystko jest dla nas z jakiegoś powodu i to zrozumienie, wtedy kiedy będzie obecność i zrozumienie, wtedy pojawi się nowe. Ciągłe, ja pamiętam, że w moim życiu wszechświat dawał mi tyle znaków, których ja totalnie nie byłam świadoma, tyle złamań nóg, co ja miałam, co mnie życie zatrzymywało, rąk, nóg. Gdziekolwiek bym się nie pojawiła, to trach, to się przewracałam, to miałam złamaną nogę, to złamaną rękę. Ja chodziłam ciągle w gipsie, ciągle w gipsie. I teraz z perspektywy tych moich lat, które mam, widzę, ile razy wszechświat dawał mi tę miłość. Ile razy mi pokazywał: Gośka, bierz, a Gośka ślepa i głucha nie brała, po prostu nie brała. Ile razy wszechświat mówił: maluj, rób. I to moje poczucie niższej wartości, to, że się nie nadaje, że moje obrazy się mogą nie podobać, ile ja rzeczy rozdałam, ile, jak ja nie potrafiłam powiedzieć, ile kosztuje mój obraz, ile, jak wycenić moją pracę, jak ja bałam się powiedzieć: nie chcesz, nie kupuj, ale ja konsultuję ze sobą cenę wszystkiego, każdego obrazu. Ja i tak wiem, że ja biorę małe pieniądze, bardzo małe pieniądze, ale biorę już o wiele wyższe.
niż brałam kiedyś. Zaczęłam siebie szanować. Nowa ja to nowe spojrzenie na siebie. Nowy ty to nowe spojrzenie na ciebie. Patrz w siebie, zaglądaj, słuchaj, odkrywaj, wyciągaj, obserwuj myśli. Zobacz, jak możesz sobie poprzez myśli pomóc, jak możesz się uzdrowić. Wyrzuć ten opór, ten cholerny opór, który nie pozwala tobie iść. Stań się obecnością, bądź tu i teraz, bo to jedyna chwila na tworzenie. Tu i teraz, teraz, teraz mówię, uwalniam, mam dreszcze, cały czas mam dreszcze, cały czas mi jest zimno, cały czas mnie tutaj gdzieś w środku telepie, po prostu mnie telepie. I nowe życie i ta wielowymiarowość miłości. Zobaczcie, wracając wspomnienia do wspomnień. Mówimy, zamykamy przeszłość. Owszem, zamykamy, ale jeżeli nawet w te najtrudniejsze chwile, kiedy wrócimy do tyłu, damy tam ten dotyk miłości, pozwolimy to przytulić, przytulić i zadać sobie pytanie, co w tamtym doświadczeniu doprowadziło mnie tutaj do tego miejsca. Bez tego doświadczenia nie byłoby ciebie dzisiaj tutaj, bo nie byłoby tej ścieżki, która się pojawiała, tego nowego, które się przed tobą otwierało, tych zakrętów, tych rogów, na które trzeba było wejść, spojrzeć, zaglądnąć z lękiem, z radością. Ile było tego nowego? Tego nowego było w każdym dniu, była każda chwila, była nowym, albo była zauważona, albo nie była. Zapomnij o wstydzie. Nowy ty powinien zapomnieć o wstydzie. Dlatego, że wstyd to też jest tak jakby niewiara w siebie. To są te niskie wibracje, które nie dodają nam skrzydeł. To są rzeczy, które nas odsuwają od siebie samych, od tego nowego życia. Czy można wszystko zmienić radykalnie i już? Nie. Potrzeba, 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 potrzeba tego czasu. Tego, że jak coś zauważysz, to pobądź z tym, porozmawiaj, bo pamiętajcie, to się pojawia, ale to jest tak głęboko w nas zakorzenione, że samo to, czekajcie, tutaj. Samo to, że zaczniesz wybierać siebie, to jeszcze nie oznacza, że wygrałeś. Ja też tu nie chciałabym mówić, żeby wygrywać czy przegrywać z samym sobą, ale jeżeli komuś będzie łatwiej, w tym takim systemowym rozumiewaniu, wygrać ze sobą, czyli ukochać, ukochać, czyli tam jest ta miłość. Ona też tam musi dosięgnąć, nas tam głęboko, bardzo głęboko musi nas dosięgnąć, żeby wyciągnąć to, co najbardziej boli, to, czego się wstydzimy, to, co jest tajemnicą, to, co nie pozwala nam tak naprawdę dotknąć siebie, być szczęśliwym, przestać patrzeć, co mówią inni ludzie i zwróćcie uwagę cały czas na to, co się pojawia w waszej głowie, jakie myśli przypływają, co one z wami robią, z nami, bo ze mną też. Oczekiwania i ten bunt, i ten opór, i to, że ja muszę. Wszystko, pamiętajcie, jest w nas, wszystko jest do uzdrowienia. Ja zaraz zobaczę, co wy tu, kochani, piszecie, bo ja boję się nawet ruszyć tego dzisiaj z tym. Wow, mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy, może w Dąbkach. Magdalena ogląda, moja kochana Madziulka, buziaczki dla ciebie. Prawda, my komplikujemy. Dostałaś prezent od życia, potrafiłaś wyciągnąć. Ja, kochani, nie wiem, czy ja wszystkich was przeczytam. Z tej katastrofy same dobre rzeczy, które dały ci wszystko, co potrzebowałaś. Miłość do siebie. Teraz miłością stajesz w... A, matko, już mi uciekło. Urodzona 15.5.71. Mam rolę pomagania rodzinie i dobrym znajomym. Cały czas czegoś dla kogoś szukam. Wioleta, przestań! Przestań! Zacznij szukać dla siebie. Dla siebie. Ja rozumiem, że to jest trudne, że to jest trudne do zrozumienia. Mam rolę pomagania. Ja nie jestem zbawicielem dla świata. Pamiętajcie o tym, żeby nasze życie było nowe, szczęśliwe, wielowymiarowe, z miłością, zrozumieniem i z akceptacją. Ja jestem na piedestale. Ja kocham moje dzieci, kocham moją mamę, kocham moje synowe nad wyraz, ale ja najpierw mam być zadowolona z mojego życia. Ja kocham, ja chcę kochać, ja chcę być kochana. Ja jestem kochana. Ja jestem kochana. Pomoc rodzinie.
ostatkiem sił, nawet wtedy, kiedy padniesz na twarz, będziesz pomagała najpierw komuś. Wiola, kochana, dziękuję, że napisałaś. Pomagaj sobie w pierwszej kolejności, żeby później cała reszta mogła istnieć. To będzie twój przełom, kochana. Jak mówisz, nie ma przypadków. Nie przesuwajcie mi się. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. To już czytałam. Tak mi widzicie, tak mi się przejawia, przekręcacie. Przeczytam jeszcze Magdę, bo Magda dzisiaj też pisała. Magda Hawryś. Magda napisała o miłości. Jak już powszechnie wiadomo, miłość ma wiele twarzy i odsłon. Możemy wyróżnić miłość rodzicielską do ojczyzny, do Boga, do przyrody, drugiego człowieka i tą romantyczną między kobietą i mężczyzną. Miłość jest wszędzie, jest wszystkim, tylko trzeba umieć to dostrzec. Musimy być otwarci na miłość, żeby potrafić ją odczuwać i przyjąć. Miłość jest cudownym uczuciem, niestety często niełatwym. Życie nas doświadcza, dotyka, żebyśmy mogli poznać samych siebie, rozpoznać, co nam w duszy gra. Całe życie uczymy się miłości, zwłaszcza tej do siebie. Bo od jej jakości zależy w dużej mierze cała reszta. Kiedy kochamy siebie i przyjmujemy świat taki, jaki jest, a nie taki, jakbyśmy chcieli, żeby był, zmienia się jakość życia. Żyjemy w prawdzie, a nie w iluzji. Dopiero wtedy możemy sobie dać nowe i szczęśliwe życie, ponieważ całe nasze życie jest tyle warte, ile jest w nim miłości. Z całym przekonaniem więc powtarzam, czas to miłość. Kardynał Stefan Wyszyński. Pięknie, Madziu. Kochani, zobaczcie, jak my warunkujemy swoje życie od tej miłości ziemskiej. Jak my ją gonimy, jak my żebrzemy, jak my staramy się, żeby nas zauważono, kochano. Nie chcą, niech się pocałują w nos. Niech się pocałują w nos. Ja mam się skupić na sobie. To nie jest narcyzm, to nie jest wybujałe ego, to jest nowe, to jest nowa istota. W tym świecie chodzi, kochani, o miłość, a oni tę miłość nam zakryli różnymi rzeczami. Mówię oni, nie chcę wypowiadać się, kogo mam na myśli, mówiąc oni, bo różnie to będzie się działo, bardzo różnie będzie się działo, więc. Nauczmy się, że w tym świecie najważniejszą rzeczą jest miłość. Najważniejszą rzeczą jest miłość. I ktoś napisał mi pod rolką, że ten wiersz nie jest dla niego. Więc zapytałam się, dlaczego? Jeżeli zwrócisz się ku sobie, to wszystko to, co w tym wierszu jest o miłości, dotyczy ciebie. Dotyczy ciebie, dotyczy mnie. I dalej się zsunęłam na dół. Wszędzie, gdzie chcesz, możesz włożyć miłość. W każdą płaszczyznę, w każdy wymiar. Można by powiedzieć, Joanna pisze, że o miłości powiedziane zostało już wszystko. Gdy słyszymy o miłości, to czasami przewraca nam się w żołądku. Klepiemy miłość, 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 a tak naprawdę o miłości. Mało co wiemy, znamy tylko miłość ziemską. Dzięki życiu, że mogę ją poznawać, taką inną, taką nową. Nie umiemy siebie kochać, my się boimy siebie kochać. My, jak na warsztatach pytam się o tym, powiedzcie mi o sobie. Piękne rzeczy, co w sobie kochacie. Jest cisza. Kochani, jest cisza. A czego w sobie nie lubisz? I jest cała lista. I zobaczcie, ile jest do pracy. Bo pamiętajcie, że to poczucie własnej wartości mamy każdego dnia, na każdym miejscu, wszędzie. Wszędzie jest nasze poczucie własnej wartości. To, jak my o sobie mówimy, jak myślimy, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, że się do tego nie nadaje, że mi się to nie uda. Zobaczcie, jak my zamykamy w siebie, w tej niższości, przed samym sobą, to jak my chcemy zbawiać świat. Jak my chcemy zbawiać świat? Zbawmy siebie, żebyśmy ten nowy świat mieli pełen miłości, a nie pełen wzorca, który gniecie. Jak można zawierzyć, ślepo zawierzyć czyimś słowom
nie czując tego w sobie, nie czując tego w środku. Jeżeli ja bym nie zawierzyła temu mojemu czuciu, temu, co mówi do mnie ciało, tego, jak ja rozmawiam, dlatego też kładę bardzo duży nacisk na warsztatach, żeby nauczyć was, jak rozmawiać z tym ciałem, jak odsłuchiwać, jak wygrzebać nie tą płaską intencję, jak wygrzebać to, co czasami zostaje wygrzebane dopiero na trzecich czy na czwartych warsztatach. A myślimy o tym na samym początku, ale nie wypowiadamy, bo gdzieś ta cholerna tajemnica siedzi w nas tak głęboko, że boimy się, że jak wypowiemy to na głos, to zawali się świat. Nie, nie zawali się świat. Świat się zmieni na lepszy, zmieni się na nowy. Trzeba brać pod uwagę też to, że każda zmiana, każda intencja wypowiedziana, ta z serca, czy ta wypowiedziana głośno, czy ta wypowiedziana w pamięci, zmienia. To jest, kochani, jak efekt motyla. Tu dotkniesz i zmienia się cała reszta. Zmienia się cała reszta. Ja wiem, że wracając do przeszłości, dając tam miłość i zrozumienie, nie jesteśmy w stanie zmienić naszego życia, że nagle zamykając oczy budzimy się w zupełnie innym świecie, ale dajemy tam ukojenie i spokój. Mamy tutaj ten czas tej transformacji, w tym teraz, żeby to nowe stworzyło się na jutro. Na jutro, na to jutro, którego nie ma, które będzie znowu dzisiaj, ale to ono dzisiaj będzie tworzone w tej jednej chwili, w tej nowej chwili, bo każda chwila jest nowa. Nie ma dwóch takich samych chwil. Nie ma. Nie ma dwóch tych samych pocałunków. Nie ma dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Polecam, wielki myśliciel Erich Fromm napisał książkę o sztuce miłości. Polecam i pozdrawiam. Cześć, Jimmy, kochany. Fajnie, że jesteś. Sztuka miłości ta ziemska i ta nasza wewnętrzna. Pamiętajcie, jeżeli nauczymy się płakać, wyrażać uczucia, być sobą prawdziwym, sobą prawdziwym. I pamiętajcie, że macie w sobie potencjał, który potrafi zmienić świat, który potrafi przełożyć kosmos na drugą stronę, który potrafi zmienić wasze życie, uzdrowić, wyleczyć. Uzdrowić i wyleczyć. Tam, gdzie nie ma miłości, gdzie nie ma radości, gdzie nie ma tego zawierzenia, pamiętajcie, serducho atakuje serducho. Poczytajcie, poszukajcie głębiej, zajrzyjcie w coś, w co nigdy jeszcze nie zaglądaliście. Zobaczcie, dlaczego taki dyskomfort zaatakował moje ciało, skąd to się wzięło. Poszukaj głęboko. Poszukaj. Czasami może nie ma, nie, możesz nie mieć już okazji, bo nie żyją twoi przodkowie, ale masz tę mentalną rzecz, którą uzdrawiasz. Pytasz się, czy twoja emocja w tobie jest twoja, czy nie twoja, czy przekazana, czy energetycznie. Uwalniasz, uwalniasz, pozwalasz jej się uwolnić, żeby odcięło się od ciebie to, co nie pozwala tobie być nowym sobą, nowym tobą, o tak. Ja nową mną każdego dnia, z każdym oddechem. Nie wiem, kochani, czy wszystko dzisiaj popłynęło, czy nie. Nie wiem, czy to wszystko. Dziewczyny wszystkie przeczytałam. Pamiętajcie, nie ma przypadków. Nie ma przypadków. W ostatnich Irena Maciej Dąbki. W ostatnich dniach dwa razy coś zgubiłam, odzyskałam, a wczoraj znalazłam i znalazłam drogę, by oddać coś. Coś się energetycznie dzieje, dzieje się. Pamiętajcie, że dzieje się zawsze. A w momencie, kiedy normalnie poproszę na urodziny nowy statyw. dzieje się każdego dnia, dzieje się energetycznie każdego dnia, ponieważ my się zmieniamy. My, chociażby nawet, kochani, przez takie spotkanie pod szczęśliwą siódemką, zaczynamy patrzeć na siebie inaczej, zupełnie inaczej. Pamiętajcie, że jeżeli to już jest takie moje, jak po prostu jak pacierz, jeżeli nie zaczniesz ze sobą pracować, co z tego, że ty zauważysz, że masz takie myśli, a nie inne? No i już mi znowu uciekło. By móc na nowo się narodzić, trzeba najpierw umrzeć. Być gotowym stracić, być czystą kartą, ujrzeć stare schematy, muszą spłonąć to, co nie służy,
Trzeba zburzyć. I już mi uciekło. To, co ma nadejść, musi mieć przestrzeń. Wszystko musi mieć przestrzeń. Każda zmiana musi mieć przestrzeń. Dlatego mówię, nasze oczekiwania, te wszystkie, wiecie, wycofania, te lęki, to trzymanie, to wszystko nie pozwala, żeby to nowe się zadziało. Nie pozwala nam wypuścić tej choroby. A może ktoś chce być chory, może chce mieć rentę, może chce mieć pieniądze, może chce być po prostu tą, chciałam brzydko powiedzieć, chce być tą ofiarą, która będzie ciągle mówiła, jaka to ona jest biedna. Jaka ona jest biedna. Teraz, żeby mi ktoś skosił ogród, to muszę się prosić. Muszę się prosić. Nabieram mocy, tak, nabieram siły, mogę sama. Ale nauczyłam się też, że będę prosić. Do skutku, do skutku. Tyle razy, ile potrzeba. Tyle razy poproszę. Czasami wiecie, jeszcze to gdzieś gniecie w środku. Ale proszę, za każdym razem o coś proszę. Nauczyłam się i wiem, że nie jestem jedna jedyna na świecie. Że są ludzie, którzy pokazują mi, że ich rękami może się też zmienić moje życie. Nie tylko ja muszę zrobić wszystko swoimi. Pamiętajcie, nowe życie to nauczyć się słuchać siebie świadomie w pierwszej kolejności, odczytywać swoje ciało, wszystko to, co do nas mówi, mieć czas na wszystko, bo czasu mamy zawsze tyle, ile potrzebujemy. Każdego dnia można sobie tak zorganizować życie, że tego czasu jest zawsze mnóstwo. Na wszystko wystarczy. Nauczyć się spoglądać w swoje myśli, patrzeć, co one do nas mówią, co przynoszą. Co przynoszą. Co jeszcze? Żeby być nowym sobą, należy zrozumieć, czym jest miłość. Należy tą miłość dawać sobie każdego dnia. Zrozumieć, że każde doświadczenie, każda chwila przynosi nam nowe, nowe. Pozwólmy się zamknąć w tym nowym. Pozwólmy, żeby to nowe stało się świadome. I można by było zapytać jeszcze raz, cytując Zenka, jak do tego doszło? Nie wiem, wiem. Wiem, ja już wiem. Ja myślę, że wy też już teraz wiecie. Wiecie, skąd się biorą te wszystkie niedomagania. Dlaczego nowe życie jest tak ważne? Dlatego, że dodaje nam skrzydeł. Daje nawet te, kochani, ciężkie upadki, które powodują te zatrzymanie. Tak jak już mówiłam też wcześniej parę razy na naszych spotkaniach, że ten upadek jest tak naprawdę przystankiem do tego, żeby się wybić, żeby z tego popiołu ta jedna iskierka, która została, rozpaliła na nowo ten ogień, żeby ta miłość ziemska była tak naprawdę zawsze spełniona, żeby ludzie, za którymi tęsknimy, pojawiali się w naszej przestrzeni, żeby można było się przytulić, podać rękę, żeby można było powiedzieć tęsknię, kocham, żeby można było wyrazić emocje, uwolnić te blokady, które nie pozwalają nam normalnie żyć i być przede wszystkim sobą. Umieć pokazać łzy, bo one są częścią uwolnienia, częścią transformacji, a niestety zjeżdża i zjeżdża i za każdym razem zjeżdża. Nie wiem, co to się dzisiaj z nim dzieje. Może jest rozregulowany przez te nagrywanie tych moich wierszy. Kochani, ja nie wiem, ile to dzisiaj. Wow. Jeżeli ja odpowiem wam na to wszystko, co tutaj napisaliście, jak będę odczytywać wasze wpisy, bo nie jestem w stanie wrócić do tych wszystkich komentarzy, bo mi się po prostu nie przesuwacie. Jeżeli kogoś ominęłam, to przepraszam, ale dam odpowiedź, jak będę. I co to znaczy wybierać siebie każdego dnia? Zadajcie sobie pytanie, co dla was to znaczy? Wybieram siebie każdego dnia. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, co to znaczy zacząć podróżować do siebie? Czym jest ta głęboka podróż? Jak z tej głębokiej podróży wyciągnąć nową Gośkę? Jak z tej nowej podróży wyciągnąć nową Joasię, Agnieszkę, Tereskę, Magdę? Zadajcie sobie pytanie, co to dla mnie znaczy? Czy ja umiem już żyć? Czy ten systemowy matrix, ten zewnętrzny,
ma na mnie aż tak ogromny wpływ, że nie potrafię być sobą, inną sobą? Czy zawsze muszę być tym, kim oczekuje ten Matrix, że będę? Że będę posłuszna, że będę grzeczna, że nie będę przeklinać. Wszystko jest wibracją, a największą wibracją jesteśmy my. I największą miłością też jesteśmy my. I dopóki nie zdamy sobie sprawy z tego, że wszystko dzieje się dla nas, każda chwila, nawet to spotkanie pod szczęśliwą siódemką jest i dla mnie jako uwolnienie, i dla was, abyście zyskali tę moc do tworzenia siebie. Tyle, kochani. Bardzo wam dziękuję za to, że wysłuchaliście mojej opowieści. Za to, że dzisiaj znowu nie było głosu na początku, bo chciałam, żeby było tak bardzo, bardzo profesjonalnie. No nie było. Nie było. Bo to nie chodzi o perfekcjonizm, chodzi o naturalność. Chodzi o naturalność. Jak będziecie siadać w medytacji, jak będziecie słuchać swojego ciała, wszystko to, co wam gdzieś zaszczyka. Jak będziecie gdzieś, nie wiem, czy tak jak ja w ogrodzie, czy będziecie w lesie, czy będziecie gdzieś na łonie natury, bo tam największe transformacje. Dziękuję, Małgosiu. Dziękuję, Wioletko, tobie też, że napisałaś. Jeżeli poczujecie w sobie jakieś ukłucie, zatrzymajcie się na tę chwilę. Zatrzymajcie się. Dotknijcie to miejsce, zapytajcie się, posłuchajcie, co ono mówi. Ilu przodków tam siedzi pod tym ukłuciem? Ile z plecaka można wyjąć rzeczy? Ile rzeczy przetransformować? Która tajemnica chce być odkryta? Posłuchajcie siebie. Nasze ciało to jest skarbnica wiedzy. To jest nasza cała podświadomość, w której jest wszystko. Nauczmy się tylko rozmawiać z ciałem. Nauczmy się kierunkować nasze myśli na zdrowienie. Nauczmy się być w tej przestrzeni akceptacji, bo to jest wyjście, to jest punkt wyjścia. Akceptuję siebie z piegami. Ze wszystkim, co jest, kochani. Ze wszystkim, co jest. Akceptujcie siebie ze wszystkim, co macie. Co macie. Jeżeli umiesz rozpoznać w sobie opór, o którym też była mowa, jeżeli umiesz rozpoznać opór, to też będziesz umiał go uwolnić. I pamiętajcie, że zdążanie za radością jest najpiękniejszym doświadczeniem w życiu, najpiękniejszym. A materializacje, kochani, zobaczcie, jak materializują się różne rzeczy. Materializują się bardzo szybko, materializują się bardzo późno. Różnie to wygląda, ale materializują się, zawsze się materializują. Puśćcie czasami coś, co bardzo trzymacie, bo blokujecie temu drogę do zmaterializowania. Puśćcie, to boli czasami, ale trzeba się nauczyć odpuszczać, trzeba. Ja wiem, ja tego też się uczę cały czas. Jestem tak samo normalna jak każdy inny, albo nienormalna jak każdy inny i też mam swoje za uszami i też mam oczekiwania i też mam różne inne rzeczy, ale będąc nową gośką od tego 31 maja, od tej godziny 17.2017 roku, zwracam na siebie, kochani, uwagę sama na siebie. Ja zwracam uwagę, bardzo zwracam uwagę i pracuję ze sobą. Te moje wyjścia kwartalne z każdą rozpoczynającą się porą roku, czym są? Są doświadczaniem siebie. Ja wiem, że wiele ludzi tego nie rozumie. Nie rozumie. Ale wtedy, kiedy mam ten czas dla siebie, a staram się go mieć dla siebie jak najwięcej, idę, rozmawiam z ciałem, słucham ciała, uziemiam się, a potem biorę wszystko to, co mam od wszechświata, czyli te moje kochane narzędzia, które mam. Dla każdego ono będzie inne, ale macie ich. Macie ich mnóstwo. Mnóstwo macie narzędzi do tego, żeby uzdrawiać siebie, żeby stać się nowym, żeby ta miłość gościła w każdym oddechu. Wiem, że to fajnie się mówi, inaczej się robi. Tak jest. I jeszcze można by było o tym mówić, żeby być sobą, żeby być nowym, żeby było nowe życie w każdej chwili. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.
Serdecznie pozdrawiam. Ja Was też również, kochani, bardzo pozdrawiam. Za chwilę, jak będę miała tę przestrzeń, żeby to obejrzeć i te wszystkie Wasze wiadomości odpisać, to na pewno odpiszę. Dzięki, że byliście, że byłyście, że byliście. No i dzięki, dzięki. Ja się czuję, wiecie, o dużo lżej. Jest mi tak po prostu radośnie. Może w końcu ten marazm tego 31 maja został przełamany. Jutro już, kochani, czerwiec, nowy miesiąc. Do zobaczenia. I Magdalenko, dziękuję Ci również. Pozdrawiam Cię, kochana. Jak miło Cię widzieć tutaj, że jesteś. Dobra, zabieram się za dalszą pracę tego 31. Chciałabym być sobą. Chciałabym być sobą jeszcze raz, tak. Chciałabym być sobą. Madzia, zmień to. Jestem sobą, jestem sobą, jestem sobą. Chciałabym, pamiętajcie, zawsze kiedy mówisz chciałabym czy chciałbym, zadaj sobie pytanie kiedy. Jeżeli umiesz odpowiedzieć na to pytanie, to jest okej. Okay. A jeżeli nie, to mów jestem sobą. Jestem kiedy? Teraz. Tu i teraz. Zawsze to jest ten czas zmiany i transformacji. Chciałabym zawsze. Kiedy? Zrobię. Kiedy? Powinnam? Nie powinnam. Muszę zawsze chcieć. Muszę chcieć. To muszę jest złe, ale im bardziej chcę, tym bardziej mam. Ja śpiewam, to cytat. Ja wiem, że cytat Madziula, ja się śmieję, ale dla tych wszystkich, którzy oglądają, a być może nie wiedzą, no to nie chciałabym, tylko jestem. Jestem, kocham, mam, tworzę. I wszystko, co was gniecie, to, czego nienawidzicie w swoim życiu, pamiętajcie, że w którymś momencie urośnie. Urośnie w dyskomfort, z którym będziecie się zmagać czasami do końca życia. Więc pamiętajcie, lepiej zacząć akceptować, ukochiwać, zmieniać i rozsupływać te nasze dyskomforty, aby życie stało się piękne, lekkie i radosne. Kochani, najbliższe warsztaty to te czterodniowe w Przeborowie, razem ze spływem kajakowym. Dajcie mi, kochani, znać, bo ja do 30 czerwca muszę mieć zadatek, ponieważ też mam zobowiązania, żeby rozliczyć się, czy wpłacić zadatek w to miejsce, gdzie będziemy, kochani. Także dajcie mi znać i czekam, czekam, czekam na Was. Czekam. Do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia. Buziaczki.